W tym filmie podam precyzyjne sformułowanie kryterium całkowego zbieżności szeregu, no i zobaczymy jeszcze jeden przykład jego zastosowania. Zacznijmy od sformułowania, czyli mamy tak, mamy funkcję f, o której wiemy, że to jest funkcja ciągła, czyli ciągła, dodatnia i malejąca. No, na przedziale k nieskończoność, powiedzmy. Ciągła, malejąca i dodatnia na przedziale k nieskończoność. No i wtedy to kryterium całkowe mówi, no porównuje nam pewną całkę z szeregiem. Otóż jeżeli całka od k do nieskończoności f od x dx zbieżna, to szereg od n równego k do nieskończoności f od n zbieżny. Jeżeli całka, taka niewłaściwa całka Riemanna, jeżeli ona jest zbieżna, to ten szereg też jest zbieżny. No i widzieliśmy przykład zastosowania tego dla szeregu 1/n². No, ponieważ całka k było równe 1 wtedy. Całka od 1 do nieskończoności 1/x² jest zbieżna, no a nawet ją policzyliśmy, że ta całka jest równa 1, można ją policzyć. Zatem szereg od n równego 1 do nieskończoności 1/n² zbieżny. No ale to kryterium ma jeszcze swoje drugie zastosowanie, mianowicie co się dzieje, jeżeli ta całka nie jest zbieżna, czyli jest rozbieżna. No ponieważ to jest całka z funkcji dodatniej, to taka całka może być niewłaściwa, może być ograniczana lub nie. Jeżeli jest ograniczona, to jest zbieżna, jeżeli jest nieograniczona, to nie jest zbieżna, to jest rozbieżna. Czyli tak, jeżeli całka od k równego od k do nieskończoności f od x rozbieżna, czyli jak mówiłem, w tym wypadku rozbieżna znaczy nieograniczona i czasem się to pisze równe plus nieskończoność, symbolicznie można zapisać. Wtedy szereg f od n też jest rozbieżny. I też można wtedy zapisać symbolicznie, że to jest plus nieskończoność. Czyli w ogóle to kryterium można tak zapisać może bardziej symbolicznie, że całka od k do nieskończoności f od x dx mniejsza od nieskończoności wtedy i tylko wtedy, gdy szereg od n równego k do nieskończoności f od n mniejsze od nieskończoności. Mniejsze od nieskończoności znaczy ograniczone, prawda? A w przypadku funkcji dodatnich lub też szeregów o wyrazach dodatnich ograniczoność oznacza zbieżność. Czyli ten napis mówi, że ta całka jest zbieżna wtedy i tylko wtedy, kiedy ten szereg jest zbieżny. No i teraz zobaczmy drugi przykład, mianowicie drugiej części tego kryterium zastosowania. Weźmy taką funkcję f od x równe 1/x. No na przedziale 1 nieskończoność. No, bez wątpienia jest to funkcja, która jest ciągła, dodatnia, no i malejąca. No, czyli możemy użyć naszego kryterium, no i spróbować policzyć całkę od 1 do nieskończoności 1/x. No, oczywiście, żeby stosować to kryterium, trzeba co nieco wiedzieć o całkowaniu, więc ja już zakładam, że co nieco wiecie. Czyli tak, funkcją pierwotną do funkcji 1/x jest logarytm naturalny. No, moduł, tak naprawdę logarytm naturalny modułu x, a ponieważ tutaj całkujemy po dodatnim kawałku, po x dodatnich, wobec tego mogę tutaj modułem się nie przejmować, od 1 do nieskończoności. Czyli przypomnę, co to znaczy, taka całka. To jest granica przy m dążącym do nieskończoności, no całek od 1 do m, 1 przez x dx, czyli w naszym przypadku co? Czyli tutaj muszę wpisać m, granica przy m dążącym do nieskończoności, co? Wartość w górnej granicy, czyli logarytm m minus logarytm 1. Ale logarytm naturalny 1 to jest 0. No i to jest granica logarytm m. Ale logarytm jest funkcją nieograniczoną, rosnącą, bardzo powoli wprawdzie, ale nieograniczoną i to jest plus nieskończoność. Wobec tego szereg harmoniczny, czyli szereg od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez n, jest rozbieżny. Czyli możemy napisać równa się plus nieskończoność, czyli jest rozbieżny. No i w ten sposób, prawda, to jest bardzo prosty sposób, o ile się wie coś o całkowaniu, wykazania rozbieżności szeregu harmonicznego, który nie reaguje na takie proste kryteria, jak kryterium Cauchy'ego czy D'Alemberta. Takie kryterium porównawcze z szeregiem geometrycznym. No i na zakończenie, może jeszcze tutaj, z czego wynika to kryterium, tak intuicyjnie, to znowuż nie będzie dowód, ale taki rysunek, który właśnie tłumaczy, dlaczego to działa. Podobny rysunek jak w poprzednim filmie o funkcji 1 przez x kwadrat, czyli mamy funkcję 1 przez x, czyli to jest jakoś tak to wygląda. Powiedzmy, to jest funkcja 1 przez x. Powiedzmy, że tu jest 1, powiedzmy, że tu jest 2 i powiedzmy, że tu jest 3. Czyli tu będzie 1, tu będzie 1/2, tu będzie powiedzmy 1/3. Prawda? No i teraz co? I teraz co to jest ten szereg 1n? Czyli tak, mamy suma od n równego 1 do nieskończoności 1n, czyli to jest 1 plus 1/2 plus 1/3 plus i tak dalej. Czyli to są wartości funkcji w tych punktach, no ale możemy interpretować te liczby jako pola takich prostokątów, prawda? Wartość funkcji w 1 tu, to jest pole tego prostokąta 1, potem jest wartość funkcji w 2, to jest 1/2, czyli pole tego prostokąta, a potem wartość funkcji w 3, czyli pole tego prostokąta. No, z drugiej strony widzimy, że te pola tych prostokątów dają nam pewne ograniczenie z góry, prawda? One są na pewno większe niż pole pod wykresem tej funkcji. No a pole pod wykresem tej funkcji to jest właśnie całka z funkcji 1 przez x. No i widzimy, że skoro ta całka jest nieograniczona, to pole pod wykresem jest nieograniczone, to tym bardziej pola tych prostokątów, które są na pewno większe od pola pod wykresem, suma tych pól też jest nieograniczona. Więc to nie jest dowód, ale to jest prawie dowód, takie bardzo intuicyjne wytłumaczenie, dlaczego to kryterium działa. No i na zakończenie jeszcze chciałem pokazać taki przykład, już nie precyzując, dlaczego monotoniczność jest konieczna tutaj, prawda? No ciągłość to jest z grubsza jasne, no bo prawda, jeżeli funkcja nie jest ciągła, no to nie mamy żadnej kontroli nad zachowaniem funkcji w punktach naturalnych, a jakichś innych punktach, to może być wszystko. Wobec tego nie byłoby żadnego, no nie byłoby też jasne, że ta całka w ogóle istnieje. Więc ciągłość jest oczywista. Dodatniość też, no bo w przeciwnym wypadku też nie jest to szereg o wyrazach dodatnich, czy też całka z funkcji, która nie jest dodatnia, czy też szereg o wyrazach niedodatnich, to sprawy są bardziej skomplikowane. I na ogół kryterium porównawczego, de facto my tutaj porównujemy, prawda? Porównujemy szereg z całką. I żeby to dokonać, to trzeba mieć jednak funkcję o wyrazach dodatnich, funkcję dodatnią i szereg o wyrazach dodatnich. A tutaj, dlaczego monotoniczność jest konieczna? To jest taki prościutki przykład. Tutaj mamy taką funkcję, której wykres składa się z takich trójkątów, prawda? Tu jest, powiedzmy, w połowie pomiędzy liczbami naturalnymi jest 1/2, no i to są takie fragmenciki funkcji liniowych. No i wtedy wartość funkcji w punktach całkowitych jest po prostu 0, czyli ten szereg jest zbieżny, stale równy 0. No a ta całka jest plus nieskończoność, dlatego że mamy jakby nieskończoną ilość takich trójkątów. Wszystkie są takie same. No i to pole pod wykresem jasne jest, że ono jest nieograniczone. Wobec tego rzeczywiście wszystkie te założenia w tym kryterium, czyli ciągła, dodatnia i malejąca, są konieczne. Jeżeli funkcja nie jest malejąca, no to nie ma takiego związku między całką a szeregiem.